Z Mikołajem spotkaliśmy się po raz pierwszy w styczniu bądź lutym, właśnie przed chwilą to uzgadnialiśmy, 2017 roku, przy okazji warsztatów, które miały za zadanie pokazać jedną z metod samoorganizacji dla firmy Polst. Od tamtej pory, czyli no prawie że 3 lata, dużo się zmieniło dla Mikołaja, dużo się zmieniło dla zespołu zarządzającego firmą Polst, dla całej firmy i o tym dzisiaj Mikołaj będzie nam opowiadał. Moi drodzy, brawa dla przedstawiciela jednej z najcieplejszych dosłownie firm w Polsce. Dlaczego, zaraz się dowiecie. Mikołaj Szeptycki, firma Polst, grupa Toyota. Dzień dobry. Słychać mnie? A teraz? Teraz chyba słychać. Cześć. Raz, dwa. Teraz? Słychać z tyłu? Dobra. To później ci powiem. Tutaj w tle są zdjęcia z mojej fabryki. One się będą same przewijać w międzyczasie, więc nabierzecie pewnego przekonania, jak wygląda moja praca. Znaczy, ja nie zajmuję się produkcją, ale za chwilę wszystko wytłumaczę. Postaram się nie czytać z kartki, tylko te kartki trzymam, żeby one mnie wspierały. Nazywam się Mikołaj Szeptycki, jestem pracownikiem, prezesem firmy Polst i zostałem tu zaproszony, żeby opowiedzieć o turkusowym zarządzaniu w firmie produkcyjnej. Odpowiedzieć na pytanie, czy turkus jest możliwy w firmie produkcyjnej. Zanim zacznę opowiadać o zarządzaniu i o turkusie, najpierw opowiem parę słów o mojej firmie. Później opowiem o sobie, a później opowiem o tym, jaką drogę przeszliśmy od początku istnienia naszej firmy aż do momentu, kiedy odkryliśmy tak zwane turkusowe zarządzanie. Następnie opowiem o tym, czego się nauczyliśmy przez ostatnie 3 lata, co nam się udało, co nam się nie udało. Najpierw firma Polst. Firma Polst jest to firma japońska, wbrew nazwie. Należymy do grupy Toyota. Nasza firma jest hutą aluminium, to znaczy naszym surowcem jest złom aluminiowy, który kupujemy z rynku, a naszym produktem jest ciekłe aluminium. Akurat tu się pojawiła kać. To jest kać z ciekłym aluminium, to 33. Topimy złom do pieca, 700 stopni, nalewamy do takiego dzbanka, dostarczamy do Toyoty. Toyota robi z tego odlewy, silniki, skrzynie biegów. Są 2 fabryki w Wałbrzychu i Wielczu Laskowicach. Żebyście tak mieli mniej więcej pojęcie o skali działalności, fabryka ma 8000 metrów kwadratowych, to jest tak mniej więcej 2 boiska piłkarskie, 65 osób, 2000 ton produkcji miesięcznie, 100 milionów obrotu rocznie mniej więcej, to jest tego typu działalność. Przemysł ciężki. Ja sam pracuję w tej firmie od samego początku, od 17 lat. Na początku byłem tłumaczem języka japońskiego, to jest moja jakby umiejętność ze studiów. Później zajmowałem się zakupem surowców, sprzedażą, bezpieczeństwem, a od 6 lat jestem prezesem i członkiem zarządu tej firmy. Jakbym mówił za szybko, to jakieś, dawajcie mi znaki, ok? Po japońsku zawsze. Po japońsku, tak. I tak jak patrzę na tą moją karierę z perspektywy czasu, to myślę, że można ją podzielić na 2 etapy. Pierwsze 14 lat i ostatnie 3 lata. A granica jest dokładnie wyznaczona. Jest to sierpień 2016 roku. To jest moment, kiedy przeczytałem książkę Pracować inaczej. I zakładałem, że wszyscy ją czytaliście, ale zorientowałem się z tych rozmów, które już tu przeprowadziłem, że nie wszyscy ją czytali. Więc jak ktoś nie czytał tej książki, no to nie mamy o czym rozmawiać. To jest Biblia. To jest wszystko. Od tej książki się wszystko zaczęło. Cała historia mojej firmy się dzieli na 2 okresy, przed książką i po książce. To są 2 zupełnie różne okresy. Przed tą książką firma się rozwijała w sposób taki naturalny, na podstawie zdrowego rozsądku, dobrych chęci, tego, co zarządzający chcieli zrobić. Po tej książce rozwijamy się dalej w sposób naturalny, ale staramy się zawsze iść w stronę turkusowej działalności. To, co tu widzimy, to jest akurat aluminium wylane w postaci sztabek. Nie zawsze dostarczamy ciekłe, dostarczamy też w takich 5-kilowych sztabkach. Książka. Pracować inaczej Fredryka Lalu dała mi odpowiedzi na pytania, których nawet nie wiedziałem, że tak dała mi odpowiedzi i od razu zrozumiałem, jakie są pytania, jakie sobie zawsze zadawałem. Coś zawsze nie wychodziło, czegoś brakowało i zrozumiałem, i ta książka
mi pozwoliła zrozumieć, czego brakuje i co zrobić, żeby to coś było. Jakbym miał to streścić w jednym zdaniu, to coś, czego było zawsze za mało, to było zaangażowanie pracowników. Jeżeli jest zaangażowanie pracowników, to jest wszystko. Jak nie ma zaangażowania, to nie ma nic. I to widać szczególnie w dwóch obszarach, które są u nas ważne. Znaczy jeden jest szczególnie ważny, to jest bezpieczeństwo, BHP, a drugie to jest zaangażowanie pracowników w zyski, koszty, produkcję firmy. Zacznę od BHP. Tak jak mówiłem, produkujemy aluminium. Aluminium ma 700 stopni. Temperatura pieca to jest 1000 stopni. Mamy wysokie temperatury, wysokie ciśnienia, mamy trujące substancje, mamy ciężki sprzęt. To jest taki przemysł, gdzie nie tylko ryzyko wypadku jest dosyć duże, ale też potencjalne konsekwencje są bardzo poważne. Aluminium w pewnych sytuacjach potrafi być wybuchowe, więc wybuch ciekłego aluminium to już jest niebezpieczeństwo do kwadratu. To znaczy mamy ciekłe aluminium latające po hali. To się zdarzyło kiedyś, więc to nie jest fikcja. Więc bezpieczeństwo jest u nas zawsze ważne i zawsze się tym przejmowaliśmy. Nie wszystkie firmy się tak przejmują BHP. My, ponieważ jesteśmy firmą japońską, więc to od początku był temat zawsze ważny. Różne działalności były z tym związane. Różne projekty, pomysły, podejścia takie po dobroci i karami, i nagrodami, i systemem takim. I zawsze w tych działalnościach miałem wrażenie, że natykaliśmy się tak jakby na rodzaj szklanego sufitu. To znaczy, że tak idzie do góry i zatrzymujemy się w którymś momencie. I tą barierą, która nam nie pozwalała iść dalej, było zaangażowanie pracowników. Na zdrowy rozsądek BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy, to jest troska o zdrowie i życie pracowników. Czyli coś, czym wszyscy pracownicy powinni być jak najbardziej zainteresowani. To wydaje się rozsądne, ale w 99% firm na świecie jest tak, że to zarząd jest tym zainteresowany, a pracownicy robią wszystko, żeby tego uniknąć. Znaczy to jest tak, że jakby zarząd, jak jakiś rodzic, tak to dziecko opiekuje się tymi pracownikami, a oni na przykład, nie wiem, unikają zakładania środków ochrony osobistej. U nas leje się ciekłe aluminium, pracownik ma taką maskę, może tą maskę założyć albo nie założyć. Jak mu chlapnie, to jemu chlapnie, ale wygląda na to, że zarząd zawsze był bardziej przejęty tym niż pracownik. Więc to jest taka absurdalna sytuacja, że bez tego ich zaangażowania nie jesteśmy w stanie pójść dalej w bezpieczeństwie. Ta sama jest sytuacja, jeśli chodzi o koszty. Ja tak będę przerywał, to jest suszarka do wiórów. Tam takie wióry aluminiowe trzeba przesuszyć. Wtedy się lepiej topią, lepszy jest uzysk. O aluminium to mógłbym mówić dużo dłużej niż o turkusie. Teraz temat zysków, kosztów. To jest ta sama sytuacja, co z bezpieczeństwem. W każdej firmie, każdy pracownik teoretycznie powinien być bardzo zainteresowany tym, żeby firma przynosiła zyski. Jeżeli firma ma zyski, to są pieniądze na podwyżki, są pieniądze na szkolenia, na poprawę warunków pracy, jest większa pewność zatrudnienia. Same dobre rzeczy. No i znowu prawie w każdej firmie mam wrażenie, że pracownicy mają to kompletnie gdzieś. To znaczy, to jest sprawa zarządu i właścicieli, to nie jest ich sprawa. I jakakolwiek działalność związana z kosztami, z zyskami, to jest, ich nie dotyczy. W 2016 roku, kiedy czytałem książkę, już później wam wytłumaczę, co jest na tych zdjęciach, mieliśmy mały kryzys, to znaczy firma zaczęła przynosić straty. To było pierwszy raz po 10 latach działalności firmy. I zebrałem wszystkich pracowników, zrobiłem prezentację w PowerPoincie, pokazałem im wykresy, jak było, jak będzie, co nam grozi. I ogłosiłem, że zawieszamy wszystkie działalności, wszystkie projekty, wszystkie rozpoczęte działania, wszystkie spotkania, wszystko anuluję i od tego momentu wszyscy mają się zająć wyłącznie bieżącą pracą i oszczędnościami. I niektórzy się tym przejęli, to znaczy naprawdę spektakularne oszczędności w niektórych działach powstały, ale co dziwniejsze, dla mnie to było zaskoczeniem, niektórzy pracownicy pracowali tak jak zawsze. Przychodzili, robili swoje 8 godzin, szli do domu. W ogóle kompletnie ich to nie dotknęło. I to był moment, kiedy zrozumiałem, że jakoś się nie dogadujemy. To znaczy, że jakbyśmy mieli taką sytuację, że wszyscy pracownicy w firmie przez 8 godzin dziennie cały czas myślą o tym, jak to aluminium lepiej topić, no to byśmy byli mistrzami świata w topieniu aluminium. A to jest tak, że nie wszyscy to robią. To jest coś niesamowitego. I te dwa tematy, bezpieczeństwo i koszty, i zaangażowanie pracowników, to są dwa tematy, które zrozumiałem, że były naszym największym problemem. Książka Pracować Inaczej ma tam dużo różnych odpowiedzi, ale pojawia się tam jedno kluczowe słowo dla mnie. Samozarządzanie. Samozarządzanie jest odpowiedzią. Wydaje mi się, że na większość problemów.
Jeżeli pracownicy zaczynają sami zarządzać, wtedy jest szansa, że się zaangażują w to wszystko, co robią. Przeczytałem tą książkę i myślałem, że super, od teraz wszyscy będziemy turkusowi. Turkusowa organizacja, zaraz chwycimy się za ręce, wszyscy będziemy radośnie pracować, topić aluminium. Oczywiście nic się takiego nie wydarzyło. Okazało się, że firma to jest bardziej skomplikowana sprawa. Są różne punkty widzenia. Zaczęliśmy się zmieniać, ale nie był to taki kierunek jednokierunkowy. Tak jakby firma ma wiele wymiarów i na różnych z tych wymiarów zaczęliśmy iść do przodu pod względem, nie wiem, jawności wynagrodzeń, czy płac, czy równości, czy dystrybucji obowiązków. Na niektórych z tych wymiarów się udało, na niektórych się okazało, że już jesteśmy bardzo zaawansowani, na niektórych poszliśmy do przodu, po czym się cofnęliśmy, a na niektórych w ogóle nie ruszyliśmy nawet z miejsca. To jest tak, że ta turkusowość, powiedzmy, jak można powiedzieć o firmie, jest stopniowalna. To nie jest zero-jedynkowa, albo jest firma turkusowa, albo nie turkusowa. Pod każdym względem można być bardziej albo mniej turkusowym. No więc ruszyliśmy do przodu. Najpierw mieliśmy taki pomysł, w książce jest opisana firma Favi, francuska firma, która produkuje elementy do przemysłu motoryzacyjnego. Kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z właścicielem, z kierownikiem tej firmy. Mówiłem mu, bezpieczeństwo, mamy problem. A on mówi, co tam topicie? Ja mówię, aluminium. A on mówi, my topimy mosiądz. Mosiądz ma wyższą temperaturę topienia. Aluminium to jest tylko 700, my mamy 1300. I oni mają taką ideę, że firma jest podzielona na mini fabryki. Każdy oddział jest samozarządzającą się organizacją. Zrobiliśmy to u nas i zupełnie nie wyszło. Nie jestem pewien czemu. Może nie byliśmy na to gotowi. Może jest tak, że ponieważ pracujemy w systemie ciągłym, czterobrygadowym, to pracownicy zawsze mają, tak jakby są, jest przedpołudniowa, popołudniowa i nocna zmiana i są te fabryki takie. I pracownicy mają większą solidarność z tą brygadą, z którą razem pracują, niż z tymi kolegami, z którymi są na danym obszarze. Więc to był taki eksperyment zaraz po książce. Jakieś jego ślady jeszcze zostały w naszej fabryce. Parę rzeczy sobie wyjaśniliśmy dzięki temu, ale poszliśmy do przodu i wycofaliśmy się. Drugi wielki eksperyment to jest holokracja. Tam obecna Gabi była naszą nauczycielką. Firma Energized pomogła nam wdrożyć holokrację. Dla tych, co nie wiedzą, holokracja to jest gotowy system, który można wprowadzić w każdej firmie, gotowy do samozarządzania. Zaczyna się od tego, że zarząd, w tym wypadku ja, podpisałem deklarację wprowadzenia holokracji. I w tej deklaracji zrzekłem się swojej władzy na rzecz konstytucji. To znaczy, istnieje dokument dosyć skomplikowany i dosyć długi, konstytucja. I zrzekłem się mojej władzy na rzecz tego dokumentu. Zaczęliśmy wdrażać to od góry w organizacji, to znaczy od zarządu, kierownicy, dyrektorzy, brygadziści. To był dosyć szalony okres w historii naszej firmy. Różne rzeczy się działy. Uwolnienie ludzi z jarzma hierarchii spowodowało, że różne rzeczy zaczęły wychodzić. Jakieś konflikty zadawnione, o których nikt nie wiedział. Jakieś dziwne cechy charakteru, które dotychczas pozostawały w ukryciu. To wszystko zaczęło wychodzić. Tak jak mam wrażenie, jakbyśmy musieliśmy to jakieś toksyny z organizmu wydalić. Było ostro, to znaczy były duże jazdy w górę, jazdy w dół. Nie wszyscy pracownicy przetrwali ten okres, po prostu niektórzy się zwolnili. Niestety eksperyment zakończył się dosyć gwałtownie. Po półtorej roku zostałem poproszony przez właścicieli, żebym przestał. To znaczy, bo to jest tak, jestem prezesem i członkiem zarządu. Reszta zarządu jest w Japonii. Nie bardzo ich interesuje, co się dzieje w naszej firmie. I uznałem, że mam prawo wprowadzić tą holokrację. I wszystko było dobrze, dopóki mój zastępca nie poinformował tych w Japonii, co ja wyprawiam. I wtedy była szybka rozmowa. Jednak nie, jednak przesadziłem. Oficjalnie wycofaliśmy się z holokracji po półtorej roku, niestety. Ale pewne rzeczy są zostają, to znaczy są nie do odwrócenia. Jeżeli ktoś jest raz uwolniony z hierarchii i zacznie pracować w takim systemie, to nawet jak się go oficjalnie wtłoczy z powrotem w hierarchię, to już pewne zmiany w głowach pracowników zaszły. Niestety ta holokracja nie objęła wtedy całej firmy, więc mam w tej chwili część firmy bardziej holokratyczną, turkusową, część bardziej tradycyjną i mamy tak jakby dwa obszary w firmie. Jeszcze w ramach holokracji nadaliśmy pracownikom uprawnienia do wydawania pieniędzy. To było jedno chyba z przełomowych naszych osiągnięć. Każdy pracownik dostał jakiś limit. No i na początku to takie uczucie, ja mówię, każdy może wydać, no to wszyscy, to jedziemy na wczasy do Turcji na przykład, prawda? Oczywiście nikt nie pojechał, bo nikt takich rzeczy nie robi, ale takie były rozmowy. No i później na początku nieśmiało, a później coraz odważniej zaczęli wydawać. Tam ktoś kupił jakieś sobie
jakiś kalkulator, ktoś poszedł na szkolenie. I mam tak, staram się codziennie wychodzić na halę, zobaczyć jak sytuacja, przywitać się ze wszystkimi. Kiedyś było tak, że parę dni nie wychodziłem, bo byłem zajęty, wychodzę i nagle widzę wielka dziura w ścianie, taka 8 na 8 metrów. I się okazało, że kierownik produkcji, zgodnie ze swoimi uprawnieniami, wywalił tą ścianę, bo zawsze, od zawsze wszyscy mówili, tam jest za gorąco przy tych piecach, trzeba coś zrobić z wentylacją. I to było takie, od zawsze wszyscy mówili, trzeba coś zrobić, trzeba coś zrobić. A ten kierownik, jak już dostał te uprawnienia, to po prostu to zrobił. I na początku mnie to dziwiło. Wychodziłem na halę i się dziwiłem, a tu coś robią, tu coś robią. W tej chwili to już jest zupełnie normalne, bo po 3 latach takiej działalności ja zupełnie nie wiem, co się dzieje. Czasem idę, coś się dzieje i myślę sobie, mam nadzieję, że ktoś to pilnuje. Mam nadzieję, że tylko, że ktoś wie, o co tu chodzi. Jacyś ludzie coś budują. Naprawdę. Limity te finansowe są na tyle wysokie, że do mnie przychodzą po decyzję mniej więcej raz na 2 miesiące. Jak jest jakaś inwestycja powyżej 50 tysięcy złotych tak naprawdę, tylko wtedy do mnie przychodzą. Cała reszta jest załatwiana przez inne osoby. I to jest fajne. Naprawdę to jest fajne. I razem z taką samodzielnością finansową pojawiła się inna samodzielność. Kiedyś nasza kadrowa przyszła do mnie poradzić się w jednej sprawie. A ponieważ byliśmy świeżo po szkoleniu z Gabrielą i było powiedziane, że jeżeli dawny podwładny przychodzi do dawnego przełożonego, to trzeba uważać, bo może się być taka pokusa, żeby odrodzić hierarchię. To znaczy, że niby przychodzi tylko tak pogadać, ale tak naprawdę chce aprobatę szefa. No więc ona przyszła mnie coś spytać. Pytam się, w jakiej roli, tak w holokracji, tak praca jest podzielona na rolę. Pytam jej, w jakiej roli mnie o to pytasz? Ona mówi, nie chodzi o rolę, to jest taka przyjacielska porada. No ja mówię, no dobra, przyjacielska porada. Przedstawiła mi problem, dałem jej rozwiązanie A, rozwiązanie B. Ona podziękowała i zrobiła po swojemu. I sobie myślę, wow, przyszła dziewczyna do prezesa, poradę, i kompletnie mnie zignorowała, to znaczy dałem jej tą radę, ona zrobiła po swojemu. I to był też taki piękny moment, przy czym w tej chwili to już jest zupełnie normalne. W tej chwili nawet nikt nie przychodzi mnie pytać o takie rzeczy. I to jest naprawdę fajne, chociaż to też nie jest tak, że wszyscy tak robią. To jest ta cecha, która jest jakby zróżnicowana między pracownikami. Samodzielność to jest jeden temat. Drugi temat, który się pojawił w międzyczasie, to jest pojęcie przełożonego. Nie wiem, czy wiecie, że według polskiego prawa, w polskim kodeksie pracy, nie istnieje słowo przełożony. To jest taki konstrukt zwyczajowy. W kodeksie pracy są dwie strony, pracodawca i pracownik. Przełożony to jest tak jakby taka rura kanalizująca wolę pracodawcy do pracownika. To jest bardzo mocna pozycja przełożony. I wszyscy w głowach myślą sobie, przełożony ma prawo, przełożony może, nie może. To wszystko nie ma oparcia w kodeksie pracy. Oczywiście pojawia się to w orzecznictwie, w różnych innych miejscach, ale pojęcie przełożonego nie pochodzi z prawa pracy. Zacząłem się nad tym zastanawiać i doszedłem do wniosku, że to jest taka funkcja, która łączy strasznie dużo rzeczy, strasznie dużo władzy. Przełożony z jednej strony ustala zadania, z drugiej strony rozlicza, udziela urlopu, wysyła na delegację, wysyła na szkolenie, może wnioskować o podwyżkę, może wnioskować o zwolnienie. Jeszcze do tego powinien być mentorem, sędzią, coachem, nauczycielem, opiekunem i wszystkim innym. To jest bardzo ciężka robota i bardzo wiele funkcji w jednej osobie. Holokracja trochę nam to pokazała, bo przy holokracji się dzieli pracę na rolę, że ta rola przełożonego jest strasznie ciężka. Zaczęliśmy tą rolę rozbierać kawałek po kawałku. Na przykład temat urlopów. Jeszcze pamiętam przed holokracją główny księgowy przyszedł do mnie z wnioskiem o urlop. I siedziałem przy komputerze, tak kątem oka zobaczyłem jego postawę ciała. To znaczy to było widać, że on trzyma coś w rękach i że w takim stresie podchodzi do mnie. To znaczy, to jakoś tak wyglądało, nie wiem do końca jak, ale główny księgowy to jest poważna osoba. Chłopak w moim wieku, znamy się 12 lat. W życiu mu nie odmówiłem urlopu. W życiu. W ogóle nie pamiętam, żebym kiedykolwiek komukolwiek odmówił urlopów w całej swojej karierze. Ale zawsze jak miał ten wniosek, to był ten stres. Ten jeden promil szansy, że szef odmówi. A on na przykład już ma umówiony wyjazd, nie wiem, z żoną, ale musi przyjść do mnie po ten urlop. Więc powiedziałem mu, nie musisz przychodzić do mnie. Później mu dałem nawet pisemne pełnomocnictwo, że może sobie sam podpisywać swoje wnioski urlopowe. Później kadrowa się wkurzyła, powiedziała, że to jest przesada. To dałem kadrowej pełnomocnictwo do podpisywania wszystkich wniosków urlopowych. Później jeszcze było parę zmian, a teraz najlepsze jest to, że to jakoś działa. Nie mam pojęcia, jak to działa. Nie wiem, kto komu podpisuje jakie wnioski urlopowe. Ja niczego nie podpisuję. W biurze to działa w ten sposób. Na produkcji cały czas jest tak, że przełożeni
podpisują brygadziści pracownikom, ale na przykład już urlop brygadzisty podpisuje jego zastępca, czyli osoba, która go realnie zastąpi. Nie jego przełożony, który może na to pozwolić albo nie, tylko ten, który ma go zastąpić, bo musi się zgodzić, że on po prostu będzie, żeby dwaj nie wzięli urlopu w tym samym czasie. I dzięki temu tą jakby pozycję przełożonego osłabiliśmy o to jedno z uprawnień, czyli urlopy to już nie jest jedno z narzędzi, którym można dyscyplinować pracowników. Podwyżki to jest temat rzeka. Jeszcze zanim dojdę do podwyżek, oceny pracownicze. Oceny pracownicze to sam temat. Jeżeli przełożony może oceniać pracownika, może wpływać na jego ocenę, no to ma jakąś tam władzę. Zamiast oceny przełożonych mamy teraz ocenę 360 stopni. Wszyscy pracownicy oceniają wszystkich i tyle. Przełożony jest jedną z osób oceniających, ale jest tylko jednym z osób, która ma tam jakiś swój udział, powiedzmy 10% w ocenie każdej osoby. Z tym łączą się podwyżki. Podwyżki to jest temat rzeka. W tej chwili działa to u nas tak, że zarząd na początku ogłasza pulę na podwyżki. Później ta pula jest dzielona między pracowników w dwóch etapach. Pierwszy etap to jest komisja wybrana przez pracowników, dzieli, ustala zasady podziału tego między wszystkich. Tak, to jest tak jakby część inflacyjna, to znaczy wszyscy pracownicy dostają tą podwyżkę. A później jest drugi etap, który bardzo lubię, to jest, że każdy pracownik może zawnioskować o podwyżkę dla każdego innego, łącznie dla siebie. I decyzję podejmuje komisja, tym razem wybrana przeze mnie, w głosowaniu. Efekt jest taki, że podwyżki, które się wydarzają w naszej firmie, nie są podjęte przez żadną konkretną osobę. Jeżeli ktoś na przykład ma przełożonego, który go nie lubi, albo odwrotnie, ma przełożonego, który go bardzo lubi, to niewiele może, bo ten przełożony może napisać wniosek albo nie napisać wniosek, a rozpatrzy go komisja. Jeżeli nawet ktoś ma kolegę w komisji, to komisja i tak jest pięcioosobowa i podejmuje decyzję przez głosowanie. Więc podwyżki w tym systemie, nawet nie, że zostały zabrane przełożonemu i komuś wręczone, tylko się rozdystrybuowały między wszystkich. Ta komisja do spraw podwyżek działa na tyle skutecznie, że ostatnio mieliśmy sprawę dyscyplinarną. Pracownik przyszedł pijany do pracy i była dyskusja, co z tym zrobić. I po krótkiej dyskusji ja zwołałem tą komisję, zrobiliśmy głosowanie, 3 głosy za, 2 przeciw i tyle. Pracownik został zwolniony. To nie trzeba robić żadnych skomplikowanych systemów. Jeżeli ma się jakieś ciało decyzyjne, to ono podejmuje taką decyzję. Obawiałem się, że dostał podwyżkę. Ten pijany nie. Znaczy był problem taki, że on wszedł pijany i podejrzewaliśmy, że będzie pijany, więc został sprawdzony na bramie. Jak alkomat zapikał, wezwano przełożonego, to on uciekł. I nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić, bo jak go zwolnimy, no to może pójść do sądu, nie mamy dowodu, może pójść do sądu pracy, może to, może tamto, ale z drugiej strony pijany w zakładzie, przemysł ciężki, to nie jest dobra rzecz. No więc dyskusje były, ale dosyć szybko się skończyły głosowaniem komisji. Następny temat, jest taki temat, w którym na przykład w ogóle nie ruszyliśmy, temat jawności wynagrodzeń. Ja jestem osobiście fanem jawności wynagrodzeń. Namawiałem, prosiłem, tłumaczyłem, niestety według polskiego prawa pracownik musi się zgodzić, żeby jego wynagrodzenie zostało ujawnione. Ostatnio przeprowadziłem ankietę. Po tych 3 latach różnych turkusowych dziwnych rzeczy 60% mówi, że absolutnie nie ma mowy, żeby się zgodzili na ujawnienie ich wynagrodzenia. Ja swoje ujawniłem, a jedyny komentarz, jaki usłyszałem, był taki, że nie wierzą, że tak mało zarabiam. I tyle. Więc to właściwie cała historia jest tym wynagrodzeniem. Jak to jest takie sekretne, to wydaje się jakieś takie super. Jak się już to powie, to po prostu nie jest, po prostu jakaś kwota. Czas pracy. Mieliśmy karty przy wejściu i wyjściu do firmy, takie karty. Zlikwidowaliśmy to. Niektórzy wieszczyli katastrofę. Mówili, że nikt nie przyjdzie do pracy. Niektórzy myśleli, że będzie super, że będzie fantastycznie. Okazało się, że się wydarzyło nic. Po prostu. Wszyscy przychodzą tak, jak przychodzili. Ci, co się spóźniali, to się dalej spóźniają. Ci, co przychodzą punktualnie, przychodzą punktualnie. Ja się spóźniam w kółko, więc nie czuję się uprawniony, żeby innych dyscyplinować. Parę miesięcy później ktoś mi powiedział, że niektórzy pracownicy przeginają. Zastanawiałem się, co z tym zrobić. Wezwać ich, wprowadzić te karty i tak dalej, i tak dalej. Napisałem maila do wszystkich z prośbą, żeby przestali przeginać. I chyba przestali, ponieważ nic się więcej nie wydarzyło. To znaczy ta informacja przestała do mnie przychodzić. I to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, ponieważ produkcja idzie i wszystko jest zrobione. Więc ja nie wiem, czy ktoś gdzieś przyjdzie. Jak ktoś ma jakąś sprawę osobistą, nie wiem, chore dziecko, żona w szpitalu, czy cokolwiek takiego, na pewno ma swoje powody. Na pewno też są niektórzy, którzy za dużo się spóźniają, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że na brygadzie 15-osobowej, jakby był pracownik, który by regularnie przychodził godzina za późno i wychodził godzina za wcześnie, to żeby mu koledzy nie wytłumaczyli, że to jest niewłaściwe. Myślę, że to jest klucz samoorganizacji w zarządzaniu czasem pracy. No i te wszystkie rzeczy, o których mówię,
działają. Czasami słyszę takie argumenty, że to może działać dobrze w firmie usługowej, jakiejś IT, jakiejś agencji reklamy czy czymś takim, że na produkcji to nie zadziała. Ja myślę, że zadziała. To znaczy jest to trudniejsze. Nie jestem pewien czemu. Mam wrażenie, że firmy produkcyjne i pracownicy produkcyjni mają dużo mocniejsze poczucie hierarchiczności w głowach. To znaczy dużo trudniej, jak siedzę w biurze, w tym samym biurze z pracownikami biurowymi, łatwiej im wytłumaczyć, że jesteśmy wszyscy równi i wszyscy powinniśmy się tak samo starać. Jak jest pracownik na hali, pracuje na zmiany, do biura przychodzi raz na parę tygodni, to w jakiś naturalny sposób ma w głowie ten obraz, że to biuro i ten prezes gdzieś tam jest wyżej. I ciężko im wytłumaczyć, że jesteśmy wszyscy tak samo pracownikami firmy. Ale już widzę pierwsze takie iskierki. To nie jest jakaś rewolucja, ale pojawiają się takie sygnały. Ten kierownik, co tą ścianę rozwalił, ostatnio miał odwrotną sytuację. Mówi, że siedzi kiedyś w biurze i przed biurem jakąś maszynę mu wyładowują. I on nie wie, co to jest. Poszedł tam zobaczyć, co to jest. Okazało się, że brygadzista z jakimś drugim kolegą zaprosili firmę na pokaz myjek samojeżdżących do podłogi. U nas się dosyć kurzy, więc trzeba to zamiatać. I on mówi, że fajna maszyna, że sobie pojeździli, pozamiatali. I później przychodzą do niego, no to co kupujemy, czy nie kupujemy. Maszyna kosztowała chyba 4000 zł, a limit dla brygadzisty to jest 5000. I on mówi, wy podejmijcie decyzję. No ja się pytam, no i co, kupili w końcu, czy kupili? A on mówi, nie wiem, dowiemy się, jak przyjedzie. Ostatnio widziałem jakąś maszynę na hali, nie wiem, czy to jest ta maszyna, czy to jest jakaś inna maszyna. Zupełnie nie wiem, to jest piękny moment, jak pracownik ma pomysł, znajdzie firmę albo pojedzie do Castorama, coś kupi, dostaje fakturę, opisze ją, zanosi do księgowości, księgowość to zaksięguje i tak naprawdę pierwszą osobą zarządzającą, która to widzi, jestem ja w momencie płatności, jak już jest towar dawno zamówiony albo dawno dostarczony. To jest jedno z uprawnień, którego Japończycy, właściciele powiedzieli mi, że nie mogę delegować nikomu, że ja muszę osobiście puszczać wszystkie płatności, więc wszystkie płatności przechodzą przeze mnie, ale pracownik widzi taki proces. Wymyślił, zamówił, kupił, opisał fakturę, zaniósł do księgowości i zostało zapłacone. I tyle. Jest właścicielem całego procesu, podejmuje decyzję, lepszą, gorszą. Czasami są nietrafne decyzje. Widziałem ostatnio w utrzymaniu ruchu, kupili sobie takie lampki, jak górnicy mają takie na kaski. I chodzą sobie w tych lampkach, świecą tymi lampkami, bardzo są szczęśliwi. Nie wiem, czy to jest trafny zakup, czy to jest nietrafny zakup. Widocznie uznali, że jest im to potrzebne. Jeżeli pracownik podejmuje taką decyzję, najpierw małą, później większą, to się uczy brać odpowiedzialność za to i zaczyna widzieć, że ma wpływ na firmę. Jest to taki proces stopniowy, ale widać pierwsze objawy tego. Podsumowanie. Co z tego wszystkiego wynika? Spodziewałem się, że te turkusowe zmiany spowodują u nas większe bezpieczeństwo. I znowu nie wiem, czy to spowodowało, czy nie spowodowało. Wcześniej mieliśmy, ostatnie 3 lata nie mieliśmy żadnego wypadku przy pracy, ale wcześniej przez 4 lata też nie mieliśmy wypadku przy pracy. W sumie od 7 lat nie mieliśmy żadnego wypadku. Trudno powiedzieć, jakbyśmy mieli, nie wiem, co roku 20 wypadków i by nam spadło do 10, to byśmy mieli poprawę. Jak jest 0, to ciężko to zmierzyć. Jeśli chodzi o zyski, mieliśmy kiedyś gorsze, teraz mamy lepsze, ale jest tak dużo czynników zewnętrznych, że trudno powiedzieć, co na to wpłynęło, bo i ilość, i ceny, i tak dalej, koszty gazu, koszty aluminium i to wszystko. Na pewno jesteśmy dużo bardziej wydajni i to widać w wielu różnych punktach. Na przykład ostatnio miałem podsumowanie roku z firmą audytorską. Pytają mnie o zmiany w zeszłym roku, ja mówię, nic się nie wydarzyło w sumie, tylko w biurze mieliśmy dużą rewolucję. I tak liczę, zwolnił się dyrektor, zwolnił się kierownik zakupów, zwolnił się inżynier, zwolniła się specjalistka do spraw zakupów. A w naszym biurze było wcześniej 15 osób. 4 osoby się zwolniły w ciągu roku i pytają nas, zatrudniliście kogoś? Nie. No i jakoś po prostu, pytam się, jakoś tą pracę rozdzieliliśmy, z 15 osób jest 11, nie wygląda na to, żeby wszyscy byli przepracowani, nie wiem jak to się stało, ale osiągnęliśmy 10-procentowy wzrost wydajności pracy biurowej. Więc widać pewne takie oznaki, ale to jest wszystko trudne do zmierzenia. Co z tego wszystkiego wynika? Po tych 3 latach różnych turkusowych praktyk w naszej firmie nie mam na to dowodu, ale mam silne przeczucie, że turkusowe zarządzanie w firmie produkcyjnej jest możliwe. To jest poczucie oparte na 3 latach doświadczeń. Jest to proces trudny, jest to proces czasochłonny, czasami nieprzyjemny, czasami fascynujący, czasami radosny. Wychodzą różne rzeczy z ludzi. Nie wszyscy ludzie ten proces są w stanie przetrwać.
mam wrażenie, że konstrukcja psychiczna niektórych ludzi po prostu nie wytrzymuje uwolnienia. To jest trochę tak jak dojrzewanie. Jak ktoś by chciał być całe życie dzieckiem. Nie wszyscy chcą przejąć tą odpowiedzialność. Fajnie być dzieckiem, fajnie jest być za nic odpowiedzialnym, więc ten moment dojrzewania jest trudny. Tak jak u człowieka dojrzewanie jest trudne, w organizacji dojrzewanie też jest trudne. Myślę, że ten proces jest możliwy, jest czasochłonny, jest trudny, ale jak już się raz zaczęło, to ciężko się cofnąć i ja sobie w tej chwili nie wyobrażam pracy w firmie, która nie ma takich turkusowego kierunku. I coraz więcej osób tak mówi, to znaczy w naszej firmie, wydaje mi się, że to jest droga jednokierunkowa, jak ktoś zacznie, to nie jest w stanie się cofnąć, co wam również polecam. Dziękuję bardzo. Próba mikrofonu? Jest, dobra. Brawo Mikołaj, chyba się podobało. Tak, okej, okay, super, super. Chcecie więcej? A, to dobrze, mamy 15 minut na Q&A. Ale zanim to jeszcze mam pytanie do ciebie. Jak się czujesz po pierwszym publicznym wystąpieniu na temat zmian w twojej firmie? Dobrze. Krótko na temat. Dokładnie w czas, tak? 30 po, dziękujemy ślicznie za dotrzymanie naszej umowy czasowej. Moi drodzy, pytania? Tak? Łukasz, tak. Ja mam mnóstwo pytań, ale powiedzmy jedno na start. Z perspektywy czasu, co byś zmienił w wprowadzaniu turkusu w swojej firmie? Myślę, że bym poszedł szybciej i ostrzej, ale również bym dodał ludziom więcej NVC. Nie wiem, czy znacie pojęcie NVC. Takiego wsparcia emocjonalnego i zrozumienia. Ale myślę, że tak, szybciej, ostrzej i z większym wsparciem. Szybciej, ostrzej. Te zmiany, które robimy przez te 3 lata, były stopniowe. Można było je, na przykład w tej chwili rezygnujemy z telefonów służbowych w całej firmie, żeby nie było telefonów służbowych. Mogliśmy to już lata temu wprowadzić. Zrezygnowaliśmy z samochodów służbowych, zastąpiliśmy je samochodami prywatnymi. Nie wiem, zmieniliśmy układ biura, zmieniliśmy różne rzeczy. To wszystko można było już robić dużo wcześniej, ale ze względu na moje obawy i taką jakby troskę o to, żeby nie przesadzić, robiliśmy to stopniowo. Myślę, że trzeba było szybciej. A Paweł? Rekrutacja w tej chwili wygląda tak, że nie wiem do końca, kadrowa się spotyka, chyba kadrowa i chyba szef produkcji i chyba szef zmiany spotykają się z kandydatami i chyba oni wybierają, nie wiem w jakim procesie, ale nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. Nie szukamy turkusowych ludzi, tylko szukamy dobrych ludzi. Może zmieniło się to, że dawniej to była tylko kadrowa, a w tej chwili już bezpośredni ludzie zaangażowani w pracę z taką osobą też mają udział w tej rekrutacji. Jarek tam z tyłu. Jak byś mógł powiedzieć o tej jawności wynagrodzeń, bo skończyłeś na tym, że to tam musi być zgoda według prawa, czyli jak to się skończyło, że tylko ty i reszta nie wyraziła zgody? Ja na takim, mamy takie forum, niespecjalnie żywe, ale na tym forum była dyskusja też o tym w internecie i w którymś momencie napisałem, ja rocznie zarobiłem tyle i dostałem komentarz, nie wierzymy i tyle. I to było wszystko. Jest jakiś wyrok Sądu Najwyższego, który twierdzi, że wynagrodzenie to jest jakieś dobro osobiste czy coś takiego, więc pracownik musi wyrazić zgodę. Nie chciałem ujawniać części wynagrodzeń, bo tam jedni byli za, drudzy przeciw. Czekam na ten moment, aż większość się zgodzi i wtedy być może się to uda. Okej, czyli to czeka na jakąś dalszą dyskusję. Czeka, aż dojrzejemy do tego, tak. Czy jakieś pytania? Cześć Mikołaj, Piotr. Bardzo fajna prezentacja w ogóle. Jest mi to taki turkus chyba najbardziej mi bliski. Ja mam takie pytanie, bo jeden z moich współpracowników, bo nie nazywam ich już w tej chwili pracownikami, ostatnio mi zadał pytanie, w ilu procentach jesteśmy już turkusowi? Ja coraz częściej odpowiadam na takie różne pytania, że nie wiem, przestało mnie to interesować. To tak działa, to znaczy kiedyś też o tym myślałem, a w tej chwili, no tak jak różne rzeczy, rekrutacja, różne rzeczy, to się po prostu dzieje. Oczywiście można próbować to zmierzyć i z perspektywy czasu, jak się patrzy na przykład parę lat wcześniej, to widać różnicę, ale te takie codzienne zmiany są na tyle delikatne, że człowiek w sumie sam się gubi, na ile jest turkusowy, na ile jest zielony, na ile jest jakiś tam jeszcze inny. Fajnie, dzięki. A jeszcze drugie pytanie. Jak się ty czujesz w ogóle w turkusie? Bo nie powiedziałeś właściwie, wiesz, czy ty jesteś teraz osobą bardziej szczęśliwą? Czy... Jest taki fragment, którego nie wygłosiłem, bo mi czasu brakło. Taki miałem paradoks, nazywałem to
radioaktywnością prezesa. To znaczy miałem poczucie kiedyś, że wchodzę na spotkanie i dyskusja siada. Jest jakiś temat, ja zabieram głos i nagle wszyscy tracą inicjatywę. Że nie byłem w stanie, że gdziekolwiek wchodziłem, chciałem dobrze. Pracuję w tej firmie od zawsze, od początku istnienia. Wiem, znam wszystkie działy. Mam kupę fajnych pomysłów, ale jak tylko zaczynałem się nimi dzielić, to okazywało się, że ludzie tracą inicjatywę. I miałem do wyboru albo używać mojej wiedzy, ale wtedy demotywuję pracowników, albo zostawić ich samych, ale wtedy nie skorzystać z mojej wiedzy. I to jest taki paradoks, nie miałem dobrego wyjścia. A w tej chwili rozwiązaliśmy ten paradoks w ten sposób, że jak są jakieś spotkania, to po prostu nikt mnie nie zaprasza na te spotkania. I tyle. I to się dzieje. To mi pasuje, tak. To jest dobre. Zacząłeś mówić o nietrafionych decyzjach. Czy ty wiesz, że one są nietrafione? Coś się z tym dzieje, kiedy płacisz te faktury? Co w tym momencie? Nic się nie dzieje, bo ciężko powiedzieć. Mam taki przykład dobrej decyzji, którą ja uznam za nietrafioną. Mamy salę spotkań i dwie księgowe powiedziały, że ją urządzą na nowo. Ja im dałem wolną rękę i kupiły jakieś przedziwne krzesła, jakąś wykładzinę i jakąś przedziwną fototapetę. I wszyscy nasi kontrahenci i wszyscy goście mówią, że super. Jakbym ja miał podjąć decyzję o tym, jak to zrobić, to bym zrobił ścianę na żółto, kremowo, nudno i tyle. I to jest taki przykład, że ta decyzja po czasie cudza okazała się lepsza, niż ja bym ją podjął, jakby ktoś mnie spytał. Więc w sumie trudno powiedzieć, która decyzja jest trafiona, nietrafiona. Są oczywiście jakieś skandaliczne i skrajne przypadki, że decyzja się okazuje nietrafiona. No i co wtedy? No i tyle. No co mamy robić dalej? Uczymy się na błędach. Ostatnio mieliśmy spotkanie, bardzo, bardzo byłem wzruszony. Nasz główny księgowy na spotkaniu takim ogólnym powiedział, ostatnio pewne części zamawialiśmy z Japonii, bo gdzieś jakaś maszyna się zepsuła i pocztą lotniczą szły i to wyszło strasznie drogo. Bardzo proszę wszystkich, żeby starali się tak zamawiać, żebyśmy zamawiali pocztą statkiem. To znaczy pracownicy między sobą wyrażają troskę o koszty, nawet nie w swoich działach. I to był piękny moment, że... No, ten, co zamówił, też zobaczył, że wyszło za drogo. Nikt wcale nie chciał zamawiać tym samolotem, ale widocznie za późno się zorientował, że czegoś brakuje. Czy to odpowiada? A co z minimalizowaniem właśnie może błędnie podjętych decyzji? Jest, mnie się jeszcze nie zdarzyło. Wiem, że drążę, ale... Dobre pytanie. Tak zawsze trzeba odpowiedzieć. Nie wiem, nie myślałem o tym, ale teraz jak myślę o tym, to myślę, że po pierwsze nie wiadomo, czy decyzja jest zła, czy dobra do końca. Czasami się okazuje ewidentnie zła, ale czasami się okazuje po czasie. Jak my kupujemy waluty, sprzedajemy waluty, kupujemy aluminium, kupimy tanio i podrożeje, to jest dobra decyzja. Kupimy drogo, spadnie, to jest zła decyzja. Tutaj są decyzje, które się okazują dobre, złe po czasie. To jest jedna uwaga. Druga uwaga jest taka, że nie ma gwarancji, że osoby zarządzające podejmą lepsze decyzje niż pracownicy, a jest podejrzenie, że osoby zarządzające mają mniejszą wiedzę, więc jakbym miał obstawiać, to liczba nietrafnych decyzji podejmowanych przez pracowników będzie mniejsza niż osoby zarządzające. A trzecia uwaga, zarządzające, ponieważ myślą, że są mądre, dużo kosztowniejsze pomyłki popełniają najczęściej. Ponieważ te limity pracowników, no jest szef produkcji do 50 tysięcy, nie pamiętam, brygadzista do 10 tysięcy, chyba księgowy do 20 tysięcy, to nie, znaczy zależy dla kogo, ale jak dla nas to nie są duże kwoty. To znaczy, jeżeli mamy te milionowe obroty, to stać nas na pomyłki rzędu paru, nawet 10 tysięcy. Chociaż wcale tego nie lubimy i nikt nie lubi tych pomyłek popełniać. Maja, czy możemy? A tak. W międzyczasie damy Mikołaj innym. Zostaje do końca dnia. Można porozmawiać dalej. Tam jeszcze, tak. Jeszcze jedno pytanie kolejkę, chciałem tak, zadać. Tu jeżeli... i potem tu, dobra, trójeczka. Mikołaj, słuchając twojej fantastycznej opowieści, historii, wyrażonej jeszcze w tak fenomenalny sposób, jestem pod dużym wrażeniem. Chciałem zapytać ciebie o... Jestem przekonany, że masz plan na następne kroki. Co chcesz usprawnić, jak chcesz usprawnić. Ty to pewnie widzisz i masz to w perspektywie czasu. Jestem ciekawy właśnie, jakie to są kroki. W których obszarach byś coś usprawniał, zmieniał,
dawał większą samoorganizację czy też samozarządzanie pewnymi rzeczami w firmie. Więc jestem ciekaw tych kroków, które chcesz podjąć jeszcze w przyszłości, żeby stać się jeszcze, żeby spowodować, że praca w tej firmie jest jeszcze bardziej przyjemna i radosna. Tu mam dwie takie uwagi. Jedna długoterminowo. Mam cały czas obawę, że korporacyjne myślenie moich właścicieli i moje myślenie w którymś momencie za bardzo się rozejdzie i ktoś nie wytrzyma, albo ja, albo oni. To jest jedna długoterminowa obawa. A krótkoterminowo w tej chwili pracuję nad zarządzeniem. Nawet napisałem, już mam wzór, zarządzanie prezesa numer 1/2009, że nikt nikomu w tej firmie nie może wydawać poleceń. No i teraz napisałem to tydzień temu i myślę, ogłosić, nie ogłosić, ogłosić, nie ogłosić. Są tematy związane z BHP. Nie, pracowników lepiej nie pytać. To nie jest do końca tak, że oni wiedzą, co jest dla nich dobre. Ale chodzi o to, że tak mi się wydaje, że czasami to jest ta wolność. To jest ta wolność. Mamy tutaj mówiłem same optymistyczne rzeczy. Oczywiście zdarzają się sytuacje. Mieliśmy taką sytuację, że pracownik nalewał aluminium i tam było zabezpieczenie i on jakoś tam włożył jakieś tam druta i ominął to zabezpieczenie i się rozlało to aluminium. I rozmawiam z nim, co się dzieje, o co chodzi. On mówi, no nie wiem, coś mi szczeliło do głowy. Przepraszam. I tak miałem spotkanie z całą brygadą, uświadomiłem sobie, że oni ciągle jeszcze nie czują, że nie wszyscy czują, że to jest ich firma. I chyba czują, że to jest nie ich firma, ponieważ ciągle żyją w jakimś przymusie, że muszą pracować, że ktoś im coś każe. Ja bym chciał, żeby tak, nie wiem na ile znacie NVC, porozumienie bez przemocy, żeby w takim duchu porozumienia bez przemocy oni zrozumieli, że nic nie muszą. Więc planuję ogłosić zakaz wydawania poleceń, ale jeszcze chwilę potrzebuję, żeby tego dojrzeć. Wspomniałeś o jakby kosztach i trosce pracowników o koszty, ale czy pracownicy mają udział w zyskach w waszej firmie? Udział w zyskach, tak. To wprowadziliśmy już dawno temu, ze 3 lata temu. Premia świąteczna składa się z 2 części. Część to jest połowa trzynastki, a druga część to jest 5% zysku dzielone przez liczbę pracowników. I wtedy myślałem, że to wystarczy, że pracownicy poczują się współwłaścicielami. To zupełnie nie wpłynęło na nich. Dostają ten udział w zyskach. 5% od zysków to w przypadku pracowników produkcji oznacza, że czasami dostają dodatkową trzynastkę. Czasami mogą nawet dostać 2 trzynastki, zależy jak się rok ułoży. Ale to zupełnie nic nie zmieniło. To jest, wydaje mi się, że jest przeceniane. Przeceniany środek i przeceniane myślenie, że jakby pracownicy byli współudziałowcami, to by inaczej traktowali tę sprawę. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie, jakie etapy, nawet kamienie milowe bardziej niż etapy, czyli coś takiego bardziej dokładnego, przechodziliście do tego miejsca, w którym jesteście? Bo wspomniałeś o holokracji, o konstytucji. Chciałam zapytać, wiem, że to dosyć obszerne pytanie, ale mniej więcej chociaż w jakiej kolejności te etapy przebiegały? Krótko powiem, holokracja to był jeden etap. Drugi etap milowy to było zwolnienie się dyrektora, który... tego, co tam poinformował właścicieli. Sam się zwolnił. Jego wizja fabryki i moja się tak rozeszły, że nie byliśmy w stanie. Ale zwolnił się sam, tak. Dostał odprawę. Jakie etapy przechodziliśmy? Ja myślę, że to nie jest proces etapowy. Znaczy są, można jakieś takie... To jest strasznie stopniowalne. To jest... Oczywiście holokracja i konstytucja. Jak podpisałem deklarację konstytucji, podpisałem i nic się nie wydarzyło. Następnego dnia wszyscy przyszli do pracy tak samo, robili to samo. To są wszystko takie zmiany drobne i dopiero po jakimś czasie widać, że nastąpiły. Tak mi się wydaje. Mamy jeszcze czas na jedno pytanie, takie krótsze. Cześć, dzięki bardzo za super prezentację. Jak przechodzicie audyt ISO? Jak zawsze odpowiem, nie wiem. To znaczy mamy jedna z osób, która nie wytrzymała holokracji, to był specjalista do spraw ISO i się zwolnił. Ale mamy ISO. Osoba, która zajmowała się zakupami, się tym zajęła. Przygotowała firmę do ISO i przeszliśmy. Ja szczerze mówiąc nie do końca wierzę w to ISO, ale nie znalazłem żadnego punktu, żeby norma ISO była sprzeczna z holokracją. Potrzebna jest jasność, potrzebny jest podział zadań, potrzebne są różne rzeczy. To wszystko da się zrobić w ramach ISO. Ale rzeczywiście, ISO to był jeden z tych tematów na samym początku. A co z naszym ISO? Moi drodzy, brawa dla Mikołaja.